tą sesję będę mieć przyjemność przeprowadzić z moim kolegą, z magistrem farmacji Danielem Rzepką, który będzie miał drugi temat, wykład w tej sesji. Sesja będzie poświęcona zastosowaniu konopi medycznych ze szczególnym uwzględnieniem opieki paliatywnej. Może zacznę od swojego wykładu. Tutaj pan mnie poprosił, jeżeli jest taka możliwość, żebym się sam przedstawił, to ja może powiem krótko. Ja bym chciał wystąpić dzisiaj przede wszystkim jako lekarz praktyk, tak? Bo tutaj tak naprawdę chodzi o aspekty praktyczne i po naszych wykładach, które mam nadzieję, że każdy z nich będzie wnosił elementy praktyczne, będziecie państwo, jeżeli tylko macie ochotę, proszę zadawać pytania i postaramy się z kolegą na nie odpowiedzieć. Od wielu lat nasza uwaga zarówno profesjonalistów, jak i naszych pacjentów zaczyna się skupiać na konopiach medycznych z uwagi na to, że mają swój taki wielki powrót do medycyny. Tylko pytanie, czy tak naprawdę kiedyś przestały w tej medycynie funkcjonować. W tej medycynie, którą my znamy obecnie, opartej na faktach, być może tak, ponieważ coraz więcej faktów potrzebujemy, żeby się na nich opierać. Natomiast medycyna paliatywna jest też nauką i potrzebujemy pewnych faktów. Kiedy my sięgamy najczęściej w opiece paliatywnej po konopie medycznej? No i na pierwszym miejscu to często jest tak, że tą naszą działkę medycyny, naszą opiekę paliatywną zaczyna się utożsamiać przede wszystkim z bólem, ale to my nie tylko zajmujemy się bólem, oczywiście państwo o tym wiedzą, ale najczęściej sięgamy z powodu bólu, nudności i wymiotów w przebiegu choroby nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem też pacjentów, jeżeli odniesiemy się do onkologii w trakcie chemioterapii czy po chemioterapii. Utrata apetytu, szerzej mówiąc, widziałem reklamy w trakcie przerwy. Tutaj chodzi oczywiście o zespół kacheksja, anoreksja, z którym sobie w jakiś sposób też innymi lekami radzimy w tym aspekcie. Napięcie mięśni, mamy coraz szerszą grupę pacjentów, chodzi mi też o stwardnienie rozsiane, no i towarzyszący lęk i depresja. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć na samym początku, że mamy takie doświadczenia, że pojedyncze przypadki i małe grupy pacjentów dają bardzo dobre efekty, rezultaty, natomiast jeżeli są duże badania kliniczne, to one nie są już takie obiecujące. Natomiast może to wynika z tego, jak te badania zostały zaplanowane i czego my oczekujemy też w tych wynikach, a postaram się w trakcie wykładu powiedzieć, że badanie kanabinoidów, jeżeli mówimy o full spectrum, czyli zastosowanie, jak chciałbym powiedzieć, wyciągu z całej rośliny, to jest tak naprawdę, nie stosujemy jednej substancji, tylko tak naprawdę jednoczasowo wiele substancji. Efekty kliniczne, oczywiście tutaj się będę skupiać na podstawowych dwóch kanabinoidach, czyli tak zwanych pierwszorzędowych, na drugorzędowe nie mamy dzisiaj za bardzo czasu, ale mamy THC i CBD, które państwo doskonale pewnie znacie. Każda z tych substancji odpowiedzialna jest zupełnie za inne rzeczy. My utożsamiamy w ogóle marihuanę, jeśli mówimy o podejściu takim i pamiętamy jointy, tak, i rekreacyjnym. Natomiast dlatego staramy się nie używać stwierdzenia marihuana medyczna, no bo marihuana nam się jednoczasowo i zawsze kojarzy właśnie z odpowiedzią taką euforyczną na stosowanie rekreacyjne. No ale jest tak, że działa euforycznie, relaksuje mięśnie, wzmaga apetyt. Natomiast CBD działa wręcz przeciwnie, że zmniejsza tą euforię, może nawet jej zapobiega. Działanie przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne, przeciwdrgawkowe i antyoksydacyjne. Natomiast te dwie substancje mają swój wspólny obszar, czyli działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwwymiotne, z których możemy korzystać. Korzyści zdrowotne zawsze są potrzebne, pewne rekomendacje i zalecenia, żebyśmy mogli z większą swobodą stosować pewne leki. I tak raport WHO z 2017 roku pokazuje, gdzie możemy osiągnąć te korzyści, stosując CBD. Na temat THC jeszcze się nie wypowiedziało WHO, nadal czekamy. Natomiast o kontrowersjach związanych z WHO i ogłaszaniem różnych rekomendacji nie będę też w tym miejscu mówić. Nudności i wymioty.
co jest istotne dla nas. Pamiętajmy Państwo, ja postaram się mówić w taki sposób praktyczny. My musimy zawsze pamiętać, że skuteczność kanabinoidów szczególnie uwidoczniono u pacjentów po chemioterapii, ale także w przebiegu nudności i wymiotów u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, gdzie standardowe leczenie według drabiny antyemetycznej, tej przeciwwymiotnej, do której się przyzwyczailiśmy według profesora Twycrossa, było nieskuteczne. Co jest istotne też w leczeniu nudności i wymiotów? Pamiętajmy Państwo, że standardowe leczenie zmniejsza nudności lub wymioty. Oczywiście pacjenci gorzej znoszą nudności, wymioty przynoszą ulgę. A z kanabinoidami mamy tak, że one oprócz tego, że znoszą nudności i wymioty, dodatkowo u pacjenta pojawia się chęć do spożywania pokarmów, czego nie ma po typowych lekach przeciwwymiotnych. Oczywiście młodzi pacjenci chętniej sięgają i ja muszę powiedzieć, że na pewno widzicie to w swojej praktyce, coraz częściej pacjenci w ogóle mają zapytania o zastosowanie kanabinoidów w naszym obszarze medycyny. Co my wiemy też z przeszłości? Gdzie były pierwsze próby? Pamiętacie Państwo, to były lata 80., 90., pacjenci HIV-AIDS, tak, pełnoobjawowe AIDS i tam szukano różnych substancji, które mogą spowodować wzrost masy ciała w tej grupie pacjentów. Oczywiście jedna jest grupa, która powodowała wzrost masy ciała, ale to nie powinno nas szczególnie dziwić. Były to oczywiście zastrzyki z testosteronem, tak szczególnie w grupie młodych mężczyzn. Były też badania, które warto tutaj przytoczyć, chociażby porównawcze z tym, co dobrze znamy w opiece paliatywnej, czyli z octanem megestrolu. Tak i octan megestrolu oczywiście dalej jest wykorzystywany, natomiast musimy pamiętać, że włączenie kanabinoidów, tutaj szczególnie THC, co było zresztą pokazane na jednym ze slajdów, może u pacjentów spowodować większy apetyt, poprawę tą hematosensoryczną, czyli pacjenci lepiej odczuwają też smaki, zapachy, co może spowodować, że będą mieli większą ochotę do przyjmowania pokarmów. W leczeniu bólu, tak naprawdę to jest, tak jak na samym początku powiedziałem, to jest pierwszy w ogóle objaw, przy którym myślimy o włączeniu kanabinoidów. No i zachodzi oczywiście pytanie, czy mamy włączyć THC czy CBD. Jak pokazałem na jednym ze slajdów, to jest obszar, który się nakłada. Oczywiście patrząc na inne dolegliwości u chorych, ich wiek, potrzebę, będziemy musieli zdecydować, którą z tych substancji wybrać, a może zastosować je wspólnie. Oczywiście u osób starszych, które mają kłopoty w poruszaniu, bym powiedział, że pacjentów na przykład z przerostem prostaty, którzy w nocy wstają albo mają wahania ciśnienia, wiadomo, że nie będziemy startowali od włączenia THC, tylko raczej będziemy myśleli o CBD. I proszę Państwa, proszę o tym pamiętać, natomiast jak myślimy o włączeniu tych leków, to nie myślimy tylko o leczeniu takim typowym somatycznym, czy nawet na bóle trzewne, ale interesuje nas obszar bólu, który jest szczególnie trudny do leczenia, czyli bóle neuropatyczne. W bólach neuropatycznych okazuje się, że kanabinoidy mogą dawać efekty porównywalne z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, a nawet nieco lepiej mogą wypadać niż znane nam gabapentynoidy. Wpływ na serotoninę i noradrenalinę wydaje się wiadomy u pacjentów, natomiast to, co jest istotne i ja Państwu to może tutaj pokażę, możecie dotrzeć do informacji, że badania, przeglądy systematyczne, metaanalizy sugerują, że dodanie kanabinoidów do leczenia bólu, zwłaszcza z komponentem neuropatycznym, nie daje efektów. Proszę się wczytać na przykład w artykuł, bo często opieramy się na abstraktach, czyli na tych wstępach, streszczeniach. Tutaj chodziło o to, że ta metaanaliza dotyczyła tylko Sativexu, tak? A to jest ekstrakt, więc proszę zwrócić też uwagę na to, co powiedziałem, że chodzi nam o full spectrum, czyli cały aspekt, do którego za chwilę też powrócę. W bólu neuropatycznym nasze towarzystwa naukowe jak PTBB, czyli Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej i inne znane Państwu środowiska medyczne proponowały
schemat postępowania w bólu nowotworowym, ale też bólu neuropatycznym w chorobie nowotworowej. I zobaczcie Państwo, dopiero w czwartej linii leczenia w Polsce, w innych krajach to jest nawet już druga albo najczęściej trzecia linia leczenia, kanabinoidy znajdują się dopiero na takim samym poziomie jak kortykosteroidy, które doskonale wiemy, że zdecydowanie częściej i wcześniej stosujemy. I antagoniści NMDA, jak na przykład ketamina. Jeżeli ktoś stosuje w swojej praktyce, a chodzi mi bardziej o te ośrodki, które mają oddziały stacjonarne, to wiedzą, o co chodzi. To są szczególnie zaawansowane postaci bólu neuropatycznego z towarzyszącą alodynią i to są pacjenci, którym tak naprawdę nic nie pomaga i sięgamy wtedy po ketaminę. Jeżeli będą mieli Państwo, oczywiście mieli czas i ochotę, zalecam przeczytanie i zapoznanie się z naszymi krakowskimi kolegami. Warto przeczytać ten artykuł, bo może przynieść nam wiele korzyści. Jak mówimy o korzyściach, to chciałbym przejść do tego, że kanabinoidy, my oczywiście mówimy o leczeniu przeciwbólowym, ale ten dobrostan, jakim jest zdrowie, czyli ten dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, bo o ducha też tutaj chodzi. To oczywiście nie utożsamiamy tego tylko z religią, ale jak mamy dobrostan na tych wszystkich poziomach, to jest nam lepiej. No i się okazuje, że stosując kanabinoidy, niekoniecznie nawet na dolegliwości, tylko żeby osiągnąć ten dobrostan. Rzeczywiście u osób, które mają przewlekły stres, zmęczenie, nie wiadomo dlaczego się źle czują lub mają choroby, których nie możemy do dzisiaj jeszcze za bardzo wytłumaczyć, przynajmniej niektórych przykładów, takich jak fibromialgia, niektóre zespoły bólowe, takie jak migrena czy zespół jelita drażliwego, wysunięto podejrzenie, że może być to związane z niedoborem endokannabinoidów, czyli można powiedzieć, że zespoły niedoborowe. Każdy z nas ma swój profil endokannabinoidowy i może się okazać, że my mamy po prostu niewystarczające zasoby tych kanabinoidów produkowanych przez nas samych, czyli przez nasz organizm. Tutaj są te jakby nakładające się, bym powiedział może nie takie rzadkie, ale trudne do leczenia choroby, które bardzo często, wielokrotnie przy zmienianiu terapii okazują się dalej nieskuteczne. Mamy coraz więcej dowodów na to, że jednak ten niedobór endokannabinoidów może dotyczyć występowania różnych zespołów. Natomiast to, co jest istotne, że żeby wzmocnić jakby tą teorię, można powiedzieć, że jak osoby, które miały trudne do diagnostyki i leczenia objawy po włączeniu endokannabinoidów, one się zmniejszały, wypłaszczały, jeżeli mogę tak powiedzieć, i przynosiło to dodatkowe efekty na przykład na poprawę snu czy też apetytu. Oczywiście jak tutaj mówię o apetycie, proszę Państwa, bo my najczęściej u naszych chorych chcemy, żeby oni ta waga stanęła, była lepsza, tak, albo żeby przybrali, wiadomo, że to będzie nie mięśniowa, nie białkowa masa ciała, ale pamiętajcie, że są też takie osoby, też nie chcę być niegrzeczny, ale wśród nas, które na przykład chciałyby zrzucić parę zbędnych kilogramów i tutaj się okazuje, że tutaj z pomocą mogą przyjść drugorzędowe kanabinoidy, na przykład CBG. Tak? Czyli znaczy, jak ktoś powie, no dobra, no ja może nie powinienem tutaj w tym względzie się odzywać, ale kiedyś sam chciałem sprawdzić, mówię, no najlepiej zacząć od siebie i zażywałem CBG regularnie przez 3 miesiące i schudłem 4 kilo i jak przestałem je zażywać, to waga wróciła do normy. Czyli podstawy tego naukowe można znaleźć w literaturze, ja tylko zrobiłem taką dygresję. Dygresja, która ma zamknąć ten temat teorii niedoboru endokannabinoidów jest taka, że proszę Państwa, zwróćcie na to uwagę, że my coraz dłużej żyjemy. Oczywiście za tym wydłużeniem długości życia nie idzie jakość. My nie potrafimy poprawić nadal tej jakości, chociaż nam się wydaje, że jest całkiem nieźle. Natomiast nasz układ endokannabinoidowy nie nadążył za ewolucją, więc u osób starszych, u których właśnie widzimy niespecyficzne objawy, które nie pomagają na to stosowane leczenie, mamy polipragmazję, czyli stosowanie u osób starszych więcej niż 5 leków zwiększa ich śmiertelność z każdym lekiem o 20%, więc może warto pomyśleć o takich bardziej naturalnych sposobach, o których dzisiaj mówimy. I tutaj jest dokładnie na tym obrazku pokazane, mówiąc, będę omawiał lęki, depresję. Zwróćcie uwagę Państwo, że kanabinoidy to nie tylko
pojedyncze CBD, THC, ale to są zawarte w tych roślinach różne substancje, głównie terpeny, terpenoidy. To są substancje, które nadają roślinom zapach. Tak, wszyscy znamy zapach pieprzu, jabłka, pomarańczy, tak, czy buraka. Dlaczego mówię o buraku? Ponieważ bardzo często w naszych, zwłaszcza w suszu, występuje mircen, który ma zapach ziemisty i w smaku, i w takim zapachu może też być taki, czy też odmiany, które są na przykład, mają w nazwie limon, też mogą być odczuwane u pacjentów, że wyczuwają taki smak cytrynowy, który w trakcie waporyzacji jest mniej intensywny, co oznacza, że oczywiście ten susz się zużywa. Ale o co tutaj chodzi? Że my, dlatego tak trudno jest skonstruować badania, duże badania kliniczne, ponieważ my stosując ten wyciąg z całej rośliny, tak czy nawet waporyzując susz, my tak naprawdę nie używamy jednej substancji, tylko można powiedzieć, że to są czasami dziesiątki substancji jednoczasowo i one mogą wpływać korzystnie lub też, jeżeli mówimy o objawach niepożądanych, niekorzystnie na nasze objawy. Proszę Państwa, czy lęk i depresja to jest miejsce, gdzie powinniśmy sięgać po kanabinoidy? Oczywiście tak, ale podobnie jak było w przypadku innych dolegliwości, to nie jest lek pierwszego, czy produkty pierwszego wyboru. Pamiętajmy Państwo, że na początku my trochę się przyzwyczailiśmy tak w medycynie, że szukamy takiego standardowego postępowania, czyli na przykład dajemy leki przeciwlękowe czy leki przeciwdepresyjne. I rzeczywiście, jeżeli ja mam pacjenta z depresją, czy na oddziale jest po chemioterapii, nawet z tendencją wyleczenia i czasowo do nas trafia na oddział medycyny paliatywnej, to i tak, jeżeli rozpoznaję depresję, i tak włączam typowe antydepresanty. Oczywiście, jeżeli pacjent ma jednocześnie ból neuropatyczny, no to my sięgamy po SNRI, na przykład duloksetynę, tak, żeby po prostu osiągnąć, można powiedzieć, dwie pieczenie przy jednym ogniu, ale jednoczasowo włączam na przykład CBD i powiem Państwu, że zanim zacznie działać lek przeciwdepresyjny, to mamy już efekty zastosowanego na przykład oleju z CBD, tylko musimy oczywiście pacjentowi wytłumaczyć, jak ma stosować. Ważny jest skład, tak, czyli to, co mówię, że zawsze, tak jak kupujecie Państwo coś w sklepie, to patrzycie na skład, co posiada, tak samo jak kupujecie oleje na przykład z CBD czy z CBG i innymi, to proszę zobaczcie na etykietę, jaka jest tam zawartość. I proponuję kupować zawsze lepiej w aptece albo w sprawdzonych obszarach niż w tak zwanych podajnikach na ulicy, tym bardziej, że to, zwłaszcza teraz patrząc na dzisiejszą aurę, może to stać w bardzo wysokiej temperaturze. Z lękiem, proszę Państwa, też jest trochę tak, że i w ogóle z kanabinoidami, zwłaszcza przy THC, pamiętajcie, jest bardzo istotna jedna rzecz. To jest tak zwany set and setting. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli pacjent jest w danym nastroju, bo zaraz będę oprócz lęku mówić o nastroju, jak zostało mi 5 minut, a przed mną bardzo dużo slajdów, to postaram się teraz przyspieszyć. W każdym razie, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jakiemu pacjentowi dajecie i w jakim on jest nastroju, jaki jest jego poziom wyjściowy. Ponieważ jeżeli zaczniemy w złym czasie, w złym momencie i u pacjenta w złych emocjach, obniżonym nastroju i nawet zwiększonym lęku, możemy osiągnąć odwrotnie zupełną sytuację, tak? Bo one działają dwufalowo i możemy nawet w przypadku lęku mieć napad paniki, a u pacjentów, którzy nie rozumieją, nie byli przeszkoleni, jak działają kanabinoidy i jakie mogą mieć objawy przewidywalne, na przykład przyspieszenie akcji serca, tak, uczucie ciepła, czy nawet obniżenie ciśnienia, może to spowodować, że nigdy do takiej terapii nie wrócą. W depresji, to ja tutaj powiedziałem wcześniej, i ja nie będę tutaj się powtarzać, o nastroju też powiedziałem, o set and setting. W lęku i tak najczęściej zaczynamy, proszę Państwa, od CBD i od małych dawek, stopniowo zwiększając, średnia dawka to jest między 40 a 60, ale jak są na przykład takie lęki, jak gdybym dzisiaj się Państwa bał i bałbym się wystąpić przed Wami i opowiadać o kanabinoidach, to taka dawka, która może pomogłaby mi przetrwać ten moment, musiałaby być na poziomie, co wiemy z badań, pomiędzy 400 a 600 mg. Nic by mi się nie stało, natomiast to są tylko badania kliniczne, które mówią, że można tak zrobić,
robić, ale nie wyobrażam sobie, żeby u pacjenta przed każdym wyjściem, jeżeli ma fobię społeczną, można by było to stosować. Oczywiście to, co daje THC, czyli taką relaks i błogość, no bo ananda, no to jest właśnie błogość. Nie mamy tutaj odpowiednika, jeżeli stosujemy CBD, natomiast tutaj w wielu aspektach albo mamy odwrotność, albo wspomagają się te substancje łącznie. O CBD może tylko powiem tyle, że nigdy nie wiadomo. Najczęściej to jest tak, że na pacjentów działa to łagodnie, wyciszająco, ale znam i mam takich pacjentów, u których działało lekko pobudzająco, więc najczęściej do 18, czyli przy takim wieczornym posiłku najpóźniej. I zaleca się spożywanie z pokarmami zawierającymi tłuszcz, ale jeżeli mamy w oleju, to w zasadzie to nie jest potrzebne, bo mamy ten olej na miejscu. Natomiast w dawkowaniu THC określenie dokładnej dawki, jeżeli używamy waporyzatora, jest bardzo trudne. W Polsce na razie mamy takie, a nie inne warunki. Rynek się, bym powiedział, bardziej elastyczny robi i mamy większe możliwości. Ja tutaj nie chcę zabierać też głosu mojemu koledze, który za chwilę będzie do Państwa tutaj swój wykład przedstawiał. Ale dzięki właśnie Danielowi ja mam taką możliwość, że do preparatów oleju czy nawet pasty z CBD czy łamanej na CBG ja mogę dołączyć THC w dawce, która dla mnie, dla mojego pacjenta jest potrzebna i istotna. Bo takie możliwości na polskim rynku również mamy, więc zachęcam do współpracy z waszymi lokalnymi aptekami, jeżeli w ogóle dysponują takimi możliwościami. Pamiętajmy, bo ktoś powie, czy te kanabinoidy, one cały czas działają. Zdarza się, że jest przyzwyczajenie również receptorów do tego i wtedy wymagane jest przerwa. Takie, bym powiedział, tu macie po angielsku Państwo takie wakacje od medykamentów i rzeczywiście po 48 godzinach może być tak, że mamy poprawę, a jeżeli chcemy całkowicie pozbyć się THC, bo to jest tkance tłuszczowej, potrzeba nawet 3-4 tygodni czasu. W uzależnieniach, ja przepraszam, jeden z moich przykładów, który będę mówił, będzie dotyczył takiego pacjenta. Ja tylko chcę wam pokazać, że w Lancecie już w 1889 roku były pierwsze doniesienia, że dzięki marihuanie leczono różne uzależnienia, więc to nie jest jakaś wcale świeża sprawa. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej doniesień, ale może to kogoś dziwić, bo to trochę przeczy temu, czego się uczyliśmy albo co do nas docierało. Że tak naprawdę kanabinoidy mogą w jakiś sposób sprzyjać uzależnieniu. No i ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że kanabinoidy w tej naszych statystykach co do dotyczących uzależnień znajdują się na takim samym poziomie jak leki przeciwlękowe i uspokajające na sen, na przykład jak leki z grupy Z, które lekarze piszą bez żadnego zastanowienia i nie stanowi to najmniejszego problemu, a tutaj jednak pojawia się pewien problem i rozterka. Właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, no niestety z uwagi na brak czasu jestem gadułą, muszę pominąć, natomiast chcę Państwu powiedzieć, że CBD i CBG i kwasowe postaci tych substancji, czyli CBGA i CBDA, jest badanie z ubiegłego roku, z końca ubiegłego roku, które mówią, że zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu zapaleń głównie płuc po przejściu COVID-19 miały bardzo dobre rezultaty, bo działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i są na to dowody. Tak już kończę. Dziękuję za pierwszą część. Zapraszam teraz. Tak? Proszę. No chodź, Daniel. Mianowicie chciałem się dowiedzieć, bo pięknie pan mówił o tych wskazaniach, a chciałem powiedzieć, jakie są bezwzględne i względne przeciwwskazania internistyczne czy psychiatryczne do stosowania kanabinoidów, bo te też, prawda, zawsze medycynie są. A wiem, dlaczego zadałem to pytanie. Bo jestem uczniem Falkiewicza, profesora ze Lwowa i on zawsze mówił tak, koledzy, bardzo uważajcie na papierosy, bo kto pali, jak lekarz pali, to zawsze zaleca papierosy swojemu pacjentowi, pan powiedział, że brał, prawda?
Więc chciałem usłyszeć, jakie są bezwzględne i względne przeciwwskazania internistyczne i psychiatryczne do stosowania tych leków. Dziękuję za pytanie. To jest bardzo rozległy temat, ale ale tutaj pan mówił, że brałem. Ja mówiłem o CBG, ale ja się nie tłumaczę. Gdybym w jakimś stopniu czuł się, że się tłumaczę, ja nawet może bardziej, zwłaszcza po CBG. Proszę państwa, przeciwwskazania oczywiście istnieją. Oczywiście one są bezwzględnie, to co, przed czym bym przestrzegał. To są pacjenci przede wszystkim, którzy, ja będę się teraz odnosić bardziej do THC, bo jeżeli, zaraz powiem. Jeżeli, proszę państwa, jeżeli macie pacjentów, którzy mają w wywiadzie lekomanię jakąkolwiek, nadużywanie substancji, nieprawidłowe przyjmowanie lub mają to udowodnione, to nie jest kandydat. On powinien od razu być wykreślony z możliwości stosowania THC, bo CBD może. Tak mówię o tych preparatach bogatych w THC. Kobiety w ciąży i karmiące THC odpada. Całkowicie po prostu nie możemy. Pacjenci ze schizofrenią lub w wywiadzie z incydentem, który jakby ujawnił objawy tutaj na przykład paranoidalne, tak? Czyli powinniśmy tego unikać. Natomiast jeden incydent nie wyklucza. I tutaj oczywiście, gdybyśmy mieli na sali psychiatrów, być może są, oczywiście nasi koledzy psychiatrzy w swoim obszarze są podzieleni, bo jedni uważają, że bezwzględnie nie, jeżeli się kiedykolwiek ujawniło, to nie wolno, bo to pojawi się i nasili i utrwali. Inni mówią, dobrze, ale pod wielką kontrolą. Ja, jeżeli pacjent zdradza mi jakiś incydent psychiatryczny albo uzależnienie lub współuzależnienie, bo to jest znowu szeroki obszar, to absolutnie nie. Nie wiemy, jak jest u pacjentów z niewydolnością wątroby i powiedziałbym, raczej bym unikał, niewydolność nerek nie jest przeciwwskazaniem. Jak tutaj jest o niewydolności wątroby, to tutaj by trzeba było powiedzieć o interakcjach lekowych. Zarówno CBD, jak i CBG ma swoje interakcje, no bo będzie wpływał nam na cytochrom P450 i bo będziesz o tym mówił. No to kolega tutaj na prezentacji o tym powie. I pan pytał o wiek. Mógłbym powiedzieć, że dojrzałość układu nerwowego szacujemy, że ona jest osiągalna u człowieka po 25 roku życia. Więc raczej powinniśmy unikać do 25 roku życia. Nie ma górnej granicy, co pokażę na jednym swoim przykładzie, jeżeli chodzi o zastosowanie, bo tutaj głównie chodzi o THC. Natomiast mam, no szkoda, że nie mogliśmy też zaprosić, zresztą pani profesor Małgorzata Łukowicz, która jest specjalistą, lekarzem, profesorem rehabilitacji, ona stosuje nawet u tych najmniejszych pacjentów, czyli u dzieci, oczywiście za zgodą rodziców i pod kontrolą, stosuje zarówno CBD, to nie ma takich przeciwwskazań, ale również THC, zwłaszcza dzieci z ogromną spastyką. Tak, czyli to są w szczególnych sytuacjach, bo jak jest na przykład padaczka i duże ilości CBD, no to jakby wydaje się oczywiste, nawet z tego też powodu powstała odmiana Charlotte. Jeżeli państwo wiedzą, specjalnie dla pacjentki pierwszej, u której zastosowano kanabinoidy w padaczce w młodym wieku i to była dziewczynka, która miała 200 incydentów napadu padaczki, a po zastosowanym wysokim stężeniu CBD ta ilość napadów spadła do 4 na dobę. Ona zaczęła się komunikować, ona była jedną z bliźniaczek, więc można było porównywać, jak wraca do jej układ nerwowy do normy. A tak podsumowując, to chciałbym powiedzieć, że kanabinoidy nie uszkadzają układu nerwowego, one go chronią. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Daniel Rzepka, z zawodu jestem farmaceutą. Przez ostatnie 13 lat właśnie tam rozwijałem się najbardziej zawodowo. Od ponad 3 lat pracuję głównie z konopiami i to w różnym aspekcie. Tak w wielkim skrócie, czym się zajmujemy. Posiadamy laboratorium we Wrocławiu, gdzie ekstrahujemy konopie. A może idąc od początku. Pracujemy też przy uprawach, tak jak widać. Mamy własne uprawy w Polsce, certyfikowane, kontrolowane uprawy, głównie CBG, o tym też pan doktor wspomniał. O ile CBD bardzo dobrze pewnie już państwo znacie, jest to dość popularna substancja na rynku, o tyle CBG jest ciągle w fazie intensywnych badań. Natomiast cała uprawa, którą państwo tutaj widzicie, około hektara, pół hektara pod osłonami,
ich, a docelowo hektar pod szkłem jest właśnie, jeśli chodzi o CBG. W całości jest to odmiana bardzo bogata, bo kilkanaście procent do 16 udaje nam się uzyskać, pomimo tego, że producent, taka ciekawostka, mówi tylko o 9% z tej odmiany. Trochę więcej z niej udaje nam się uzyskać. Mamy też możliwość przyjmowania pacjentów w zintegrowanym gabinecie medycyny konopnej w Bydgoszczy. Zajmujemy się ekstrakcją, pozyskiwaniem nowych kanabinoidów, a także udaje nam się przechodzić pomiędzy kanabinoidami. Uzyskaliśmy ostatnio kanabinoid CBT. Kanabinoidów, jak za chwilę powiem, jest bardzo dużo, a znamy ich zaledwie kilka tak naprawdę dobrze. THC, oczywiście CBD i CBG jako ten kolejny, najmocniej rozpoznawany ostatnimi laty. Dlaczego warto się zainteresować konopią? To tylko hasłowo. Jest to jedna z ciekawszych roślin, jako taka z punktu widzenia farmaceutycznego, to znaczy farmakologicznego. Zawiera przeszło 500 składników czynnych farmakologicznie, około 130-140 w zależności od literatury fitokanabinoidów, czyli substancji, które mają powinowactwo do naturalnego układu endokanabinoidowego, tylko pochodzą z rośliny, w tym wypadku z konopi. Jest to swoją drogą też najbardziej bogata roślina w ogóle w związki kanabinoidowe. Są inne również rośliny, ale ta jest zdecydowanie najbardziej bogata. Kilkaset terpenów, antocyany, flawony jako wymiatacze wolnych rodników, naturalne przeciwzapalne substancje i wiele innych. Układ endokanabinoidowy tylko w zarysie, chciałbym pokazać, to zdajemy sobie sprawę, że jest to układ, który występuje czy komunikuje się niemal z każdym narządem w naszym organizmie. Stąd też, jak później słyszymy, że ten układ endokanabinoidowy wpływa na pamięć, wpływa na apetyt, sen, na układ limfatyczny. Zalecane są preparaty na przykład przy chorobach autoagresywnych. To rozumiemy, że wynika to z tego, że po prostu jest to układ, który niejako spaja, scala ze sobą inne układy w organizmie ludzkim. Naturalne endogenne kanabinoidy, czyli związki, które do tej pory zdefiniowaliśmy w naszym organizmie, to anandamid i 2-AG. Kolejny, trzeci i czwarty zdaje się, że jest gdzieś na najbliższym horyzoncie naukowców. I kiedy w naszym organizmie dochodzi do pewnych zaburzeń, na przykład mamy problem ze snem, pojawia się stan zapalny, czy też pojawia się gorączka, wtedy uaktywnia się układ endokanabinoidowy, który dąży do tego, żeby ustabilizować sytuację w naszym organizmie, tak bardzo ogólnie. Wtedy też korzystamy właśnie, jakby nasz organizm korzysta z tych dwóch substancji i też uruchamia całe mnóstwo innych cykli. Najpopularniejsza forma podania, bo tu doktor dużo mówił o takim zastosowaniu w praktyce, w medycynie. Ja troszeczkę skupię się na tym, co my mamy na rynku obecnie. Najbardziej popularną formą są olejki konopne, tak to nazwijmy, bogate w kanabinoidy. I tutaj w zależności, czy Państwo wybierzecie spektrum działania CBD, no to będzie to bogaty w CBD preparat, w CBG, no to w CBG. Bardzo chwalimy sobie połączenie obu. Tutaj pan doktor mówił o tej wspólnej przestrzeni dla substancji, mówię o przestrzeni działania dla substancji pod tytułem CBD i CBG. Natomiast w praktyce widzimy synergię i to wygląda na to, że hiperaddycyjną w przypadku zastosowania łącznego CBD i CBG. Mamy dostępne pasty. Chodzi o formę. To jest też forma do ust, na tak jak krople, ale konsystencja pasty podana w specjalnej strzykawce. Są to pasty powyżej 50%. Wszystkie te preparaty są preparatami full spektrowymi, to znaczy, że w myśl badań, które mamy na ten moment, wyizolowane CBD czy wyizolowane THC czy CBG działa o wiele słabiej i to naprawdę literatura, jest cała masa literatury naukowej na ten temat, niż jeśli w otoczeniu znajdują się inne substancje. Co ciekawe, nasz naturalny endokanabinoid, czyli anandamid, dokładnie tak samo się zachowuje. To jest, potrzebuje otoczenia, mówimy na to efekt entourage, czyli efekt otoczenia, potrzebuje jeszcze innych substancji w otoczeniu, żeby spełniał w 100% swoje działanie. Co jeszcze? No, o tym wspomniał przed chwilą
też dr Graczyk. Mamy też waporyzery, czyli takie już gotowe ekstrakty specjalnie przyrządzone, które poddajemy też pełnej specyfikacji, pełnemu badaniu na zawartość metali, na uwalnianie się potencjalnie chorobowych czy szkodliwych substancji, na przykład aldehydów i tak dalej, tak jak to jest w przypadku takich już standardów europejskich związanych z waporyzacją. Chociaż w Polsce jest to nieuregulowane do końca, to mimo tego takie badania prowadzimy. To na sam koniec pokażę, jak to działa. Myślę, że jest to bardzo ciekawa, szybka forma podania. Ogólne zasady stosowania kanabinoidów. Już nie będę mówił, na co one działają, to już po części było powiedziane, ale jest to też ogólnodostępna informacja, a wolałbym się skupić na takich konkretach. Mają one charakter lipofilowy, tłuszczolubny. Co to niesie za sobą? No, tak jak też było powiedziane przed chwilą, najlepiej wchłaniają się w otoczeniu tłuszczów, tak? Czyli należy je podawać w oleju. Jeżeli wybieramy posiłki i mamy do wyboru jeden z nich, no to możemy wybrać ten najbardziej tłusty. Mamy największe prawdopodobieństwo wchłonięcia się tej substancji w jak największej mierze, może w ten sposób. Badania pokazują, że do kilku razy wchłaniają się lepiej na przykład CBD, czy THC, czy CBG, podaniem posiłku takiego tłustego. To ma duże znaczenie. Rozumiemy, że wtedy nagle ta dawka niejako się kilkukrotnie zwiększa. Bardzo ważna zasada, start low, go slow. To dotyczy wszystkich kanabinoidów. THC najbardziej, bo to jest najbardziej odczuwalne, ale CBD, CBG również. Zaczynamy od niskich dawek i nasycamy układ endokanabinoidowy idziemy powoli, tak? Niejako miareczkujemy te preparaty. Praktyka pokazuje, w jaki sposób to robić. Mamy już wypracowane pewne strategie, które świetnie się sprawdzają, ale ma to charakter indywidualny, to jest ważne. Czyli takiego pacjenta dobrze jest prowadzić, rozmawiać z nim, czy to już jest ten efekt, czy jeszcze jego układ jest na przykład endokanabinoidowy mniej wrażliwy i po prostu, czy też proces chorobowy jest bardziej zaawansowany i on potrzebuje po prostu więcej tych substancji. Krople podawane są podjęzykowo, utrzymywane od minuty do dwóch, później oczywiście połykamy preparat, można go popić swobodnie. To nam daje możliwość wchłonięcia już z błony śluzowej jamy ustnej, omijamy wątrobę, czyli efekt pierwszego przejścia, no i naturalnie uzyskujemy też większe stężenie. Standardowe dawkowanie to 2-3 razy na dobę, jest to takie optimum. Wstrząsnąć przed użyciem, to jest takie dość oczywiste, ale to są ekstrakty, to wiecie Państwo, że one nie są takie zupełnie jednorodne w swojej formie, więc należy to zrobić. Po waporyzacji, po użyciu takiego preparatu, maksymalne stężenie uzyskujemy od 3 do 10 minut. To też będzie zależało od efektywności waporyzacji, od tego, czy pacjent potrafi zaciągnąć się tym preparatem, wprowadzić go do płuc, jak długo będzie trzymał go w płucach. 3-4 sekundy w zupełności wystarczą, to taka też informacja, też są badania na ten temat. Nie ma sensu przetrzymywać tego wdechu. Po około 5 do 6 tygodni warto zrobić kilkudniową przerwę przy takich standardowym dawkowaniu. Tu też od wielu z tych kwestii są drobne odstępstwa, ale to są ogólne zasady. I powiem, dlaczego też później można zrobić taką przerwę i nie ma to większego też wpływu na nasz organizm. Ciekawa rzecz, zestawienie waporyzacji i preparatów doustnych. Często pacjenci sami pytają, albo Państwo, bo być może stoicie przed takim dylematem, co zastosować, czy waporyzację, czy olejek, często tak zero-jedynkowo, albo to, albo to. No są znamienne różnice pomiędzy dwoma postaciami. W przypadku waporyzacji mamy bardzo szybki efekt, bardzo szybkie wchłanianie. Działa silniej na ośrodkowy układ nerwowy. W związku z tym, jeżeli mówimy o wskazaniach powiązanych z ośrodkowym układem nerwowym, mówimy na przykład o bezsenności, mówimy na przykład o utracie apetytu, o takich zjawiskach, które bezpośrednio z tym ośrodkowym układem nerwowym są związane, to zwykle, warto sięgnąć po waporyzację, natomiast od tego też są odstępstwa. Silniejsze działanie farmakologiczne w płucach, w miejscu podania. Mam taką przyjemność z doktorem Graczykiem uczestniczyć w badaniach na liniach komórkowych nowotworu płuc. W tej chwili odbywają się one we Wrocławiu. Mamy już pierwsze wyniki, są one obiecujące, więc jest to kolejna informacja, kiedy można zastosować, szczególnie jest polecana taka forma. Omija wątrobę, naturalna rzecz, czyli efekt pierwszego przejścia. Jeżeli istnieje ryzyko dużej interakcji lekowej, można zastosować w takiej formie, minimalizujemy tą interakcję na poziomie wątroby. Wyższa biodostępność, około 30% kanabinoidów CBD i CBG, czy THC, wchłania się w postaci waporyzacji.
W przypadku past czy preparatów doustnych między 6 a 14. To będzie zależało znowuż od kondycji układu pokarmowego, od osobniczych właściwości organizmu, ale też od pokarmu. Jedzenie nie wpływa na dostępność we krwi w przypadku waporyzacji. Nie ma to znaczenia, czy łączymy z pokarmami, czy nie. Natomiast już w przypadku kropli czy pasty, owszem. I to już wspomniałem, zmniejszone ryzyko interakcji lekowej w przypadku waporyzacji. Jeśli chodzi o preparaty w postaci kropli, czy też pasty, można i to jest ciekawa rzecz, tutaj drugi punkt. W przypadku waporyzacji, nie będę też wchodził w takie czysto chemiczne kwestie, ale dostarczamy formy zdekarboksylowanej. Naturalnie w konopiach występuje forma kwasowa CBG, dlatego się nazywa CBGA, od słowa acid, tak, kwas. I podobnie CBG, A, CBDA, THCA i tak dalej, tak? Natomiast ta dekarboksylacja pozwala nam bardziej przekraczać barierę krew-mózg. Ta cząsteczka jest mniejsza, ma inną charakterystykę, a w związku z tym działa mocniej na ośrodkowy układ nerwowy. I w przypadku tego preparatu nie dostarczymy do organizmu zbyt wiele form kwasowych, ale w przypadku kropli już tak. Czy to coś niesie za sobą? Tak, tu jest znowuż masa wiedzy na ten temat, ale między innymi wersje kwasowe CBG czy CBD mają bardzo silny potencjał reperujący układ nerwowy, tak? Czyli ochronie na neurony działające, tak? W chorobach neurodegeneratywnych. Około 100-krotnie mocniej wersja kwasowa działa niż zdekarboksylowana, w związku z tym rozumiemy, że będziemy chcieli włączyć na przykład preparat w olejku i na przykład dodatkowo waporyzację, jeśli jest taka potrzeba. Znowuż tu kłania się cały pakiet wiedzy wynikający też z doświadczenia i z pracy z pacjentami. Tutaj znaczny wpływ pokarmu na stosowanie pasty czy kropli, no i zwiększone względem waporyzacji ryzyko na interakcje lekowe. Przejdźmy dalej. Farmakokinetyka ogólnie, co się z tymi preparatami z CBD, CBG, THC dzieje w organizmie ludzkim? Jeżeli chodzi o wchłanianie, to w przypadku waporyzacji mamy je na poziomie około 31%. W przypadku THC podobnie CBD, natomiast po podaniu doustnym w okolicach 6%. Dystrybucja, bardzo szybko przenikają przez dobrze unaczynione narządy, tak jak płuca, serce, mózg czy wątroba. Tam też osiągają znaczne stężenia. Długotrwałe stosowanie kanabinoidów prowadzi do odkładania się ich w tkance tłuszczowej i do redystrybucji. Także znowuż wracamy do momentu, że pacjent może zrobić kilkudniową przerwę, pojedzie na wakacje, zapomni preparatu, nic się zwykle nie dzieje. Oczywiście stężenie, tam są taki dwufazowy jest efekt farmakokinetyki w związku z kanabinoidami, też nie będzie może wchodzić w szczegóły, ale jeżeli chodzi o tą drugą fazę eliminacji, no to ona się utrzymuje relatywnie długo. Najpierw dość znaczny skok, a później dość powolna eliminacja. Mniej więcej tak to wygląda. Czyli możemy sobie przerwę zrobić bez oczekiwania utraty działania preparatu. Kilkudniowa przerwa, nic się nie stanie. Metabolizm, głównie w wątrobie. Tu już zaczął doktor mówić o cytochromie P450. To jest oczywiście rodzina cytochromów. Mamy całe podtypy cytochromów w zależności od preparatów leczniczych. Musimy zwrócić uwagę, czy w danym preparacie, stosując dany lek, po prostu będzie on potencjalnie wchodził w interakcję. Tak naprawdę literatura głównie mówi o dużych dawkach kanabinoidów i potencjalnych interakcjach. Te, które my stosujemy, są znacznie niższe, natomiast trzeba mieć to na uwadze, tu warto też pracować z tym pacjentem i po prostu mieć informacje na temat tego, jak się czuje, jakie są wyniki badań. Eliminacja, około 24 godzin okres półtrwania po doustnym podaniu, nieco dłuższy po podaniu w formie waporyzacji, a przy dłuższym stosowaniu dochodzi do kumulacji i dość długiej eliminacji kanabinoidów, bo około 2 do 5 dni, a nawet dłużej, jeśli chodzi o śladowe ilości. Potencjalne interakcje, padło to pytanie. Dość ogólnie tutaj może takie główne aspekty, które pojawiają się w badaniach. Stosowanie jednocześnie marihuany, czyli preparatów bogatych w THC z paleniem tytoniu aktywuje ten sam układ mikrosomalny, w związku z tym
niektóre osoby, prawdopodobnie nałogowi padlacze, będą słabiej odczuwać działanie THC, być może będą potrzebowali po prostu większych dawek, podobnie jest z CBD. Jeżeli chodzi o leki nasenne, trzeba zwrócić uwagę przy jednoczesnym stosowaniu leków nasennych, na przykład benzodiazepin z THC lub CBD. Oba nasilają chęć snu, relaksacji, więc na poziomie tego mechanizmu należy to kontrolować. Podobnie przy lekach przeciwbólowych działających na ośrodkowy układ nerwowy, ale tu jest ekspertem doktor w tej kwestii. Jeśli chodzi o alkohol, zwiększa stężenie w THC, wchłanianie THC, podobnie jest z CBD. I tutaj faktycznie badanie takie u osób, które stosowały alkohol i chciały uczestniczyć, to były dobrowolne badania, w stosowaniu THC, zauważyły, że on działa po prostu u nich o wiele mocniej i też ten efekt był u nich zdecydowanie mocniej zauważalny. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania do stosowania THC, tak jak już tu było powiedziane, to są choroby psychiczne, nie będę tego powtarzał, wspomina się o epizodach sercowych, a głównie o arytmii, tak? U osób, które mają tachykardię, u których pojawia się arytmia, trzeba ostrożnie stosować THC, to się odnosi akurat w tym wypadku do THC. Natomiast to, co jest ciekawe, to też było wspomniane po części w pierwszej prezentacji, zastosowanie jednego i drugiego moduluje działanie obu. Wynika to z tego, że oba jako atakują jeden receptor CB1. On ma charakter allosferyczny. THC przykleja się niejako z jednej strony, CBD z drugiej, a reakcja w wyniku tych obu zjawisk jest inna, niżeli czysta cząsteczka THC się przyczepiłaby do tego receptoru czy CBD. I to jest bardzo ciekawe. To jest też jedna z informacji, która jest dla nas bardzo ważna, bowiem wiele efektów niepożądanych stosowania THC efektów ubocznych może stosowania THC jesteśmy w stanie zniwelować przez zastosowanie jednoczesne CBD czy też CBG. I w sumie tyle. Q&A, chyba nawet tak, wyrobiłem się w czasie. Przekazuję głos doktorowi. Może jeszcze pokażę, jak taka waporyzacja, będzie co prawda z waporyzacji jeszcze jedno mini szkolenie, prezentacja, ale ja pokażę nieco inną wersję. Ona nie ma, to nie jest susz, to już jest gotowy ekstrakt, odpowiednio spreparowany, technologicznie to nam zajmuje naprawdę prawie tydzień czasu, z wymrażaniem, z odpowiednimi naszymi patentami wręcz na przygotowanie tego produktu. Ostatecznie, jak Państwo widzą, on ma taki ciemny kolor, bo jest to preparat prawdziwie fullspektrowy. Nie jest to izolat, czyli kryształ CBD rozpuszczony w glicerynie. Nie ma tu gliceryny, glikolu propylenowego, nie ma octanu witaminy E, wszystkich tych substancji, które z jednej strony, no octan witaminy E wiemy, że kompletnie, że jest szkodliwy, natomiast pozostałe, trwają badania, nie wiemy jak gliceryna w długim procesie waporyzacji będzie, jakie efekty dawała nam na płuca. Natomiast waporyzacja jest banalnie prosta. Po włączeniu preparatu naciskam przycisk. Zaraz odpowiem na to pytanie. Najpierw nauka, za chwilę ceny. Tak. Znaczy, ja przerwę może to. Dla zainteresowanych jest stoisko Daniela na zewnątrz. Nie chciałbym, żeby z tej sesji zrobiła się sesja komercyjna, więc wszystkich zapraszam zainteresowanych samymi preparatami i cenami do stoiska, bo porządek musi być. Natomiast jeżeli są pytania merytoryczne do Daniela, to jest ten moment, albo możemy też na końcu sesji, jeżeli starczy czasu. Tak? Dobrze. Nie ma takich. To znaczy, ja w tych. W tych opisach przypadków, bo tutaj ja potem jakby do pana podszedłem, no bo jakby nie chciałem mówić tutaj też o wszystkich aspektach, ale skoro zostaliśmy wywołani do odpowiedzi, to rzeczywiście wszystkie choroby sercowo-naczyniowe, ja to może w innym aspekcie też ująłem, że jeżeli są pacjenci, którzy mają chorobę niedokrwienną serca szczególnie, tak, kiedy będzie dochodzić do przyspieszenia akcji serca, spadku przez rozszerzenie naczyń, do spadku
spadku ciśnienia może dochodzić do bólów stenokardialnych i może dochodzić też do zawału. Tak, trzeba. Jako konsekwencja, tak? No. Więc należy na to zawsze zwracać uwagę, bo my mówimy o takich pozytywnych aspektach, a tych różnych aspektów jest bardzo dużo. I powiem Państwu, że niestety w swojej praktyce bardzo często spotykam się z tym, że pacjenci mieli włączone kanabinoidy bez szkolenia na przykład z waporyzacji, jeżeli mówimy o suszu, i często to były teleporady. I ci pacjenci przychodzą do nas i są przestraszeni i co jest ważne, prowadziliśmy też szkolenie dla farmaceutów. Farmaceuci mają też swoje specjalizacje i ja teraz mówię zupełnie, bo to nic związanego nie jest teraz z konopiami. I farmaceuci, jak mówiłem o bólu i wspomniałem o konopiach, powiedzieli mi, że mają apel do lekarzy i pracowników ochrony zdrowia, żeby pacjenci, którzy przychodzą do aptek po susz, i którzy przychodzą do aptek po waporyzatory, żeby byli przeszkoleni, bo farmaceuci ani nie mają na to czasu i powiedzieli, że szczerze też nie mają na to ochoty, bo nie wiedzą komu, na co zalecone zostały te leki. Więc tutaj dobrze, że te wszystkie pytania padają, bo my, proszę Państwa, musimy brać też na siebie odpowiedzialność. To, że przyjdzie do nas pacjent i chce kanabinoidy, to nie znaczy, że musi je otrzymać. Ja mam raczej 30% odmów, zwłaszcza młodych osób, którzy chcą szczególnie preparaty z THC, jak to było w tym tygodniu we wtorek, bo uważam, że nie są kandydatami. Tak, to jest znamienne. I chyba, że jakieś pytanie jeszcze do Daniela, bo nie chcę, żeby stał przed Państwem. Dziękuję, Daniel, że ktoś będzie miał jeszcze pytanie. Może zacznę swój ostatni wykład od tego, proszę Państwa, oczekiwania versus możliwości. Pacjenci przychodzą i chcą różne rzeczy. Pamiętamy, że zanim jeszcze mogliśmy stosować kanabinoidy, pacjenci nas o to prosili, chcieli, poszukiwali, mieli często oleje, które nie były w ogóle oznakowane, butle nie wiadomo z czym i oczekiwali od nas albo wsparcia, albo zaleceń. No, ja powiedziałem, że ja wtedy byłem troszkę bezradny, bo ja nie wiem, co leczymy. Tak samo jak na nasz rynek, szczególnie zachodni, bym powiedział, zachodniej części Polski, chociaż w Bydgoszczy bardzo często mi się zdarzało i dalej się zdarza, są pacjenci, którzy mają metadon, który jest w kroplach dawkowany i jest to ten L-metadon i co prawda mówimy, mamy swoje preparaty, zarówno w stężeniu 0,1% i 0,5%, ale musimy się odnosić i pytanie, czy my powinniśmy to umieć. Ja się przygotowałem z tego metadonu, żeby pacjentom pomóc, ale też pojawia się problem, jak pacjent pojawia się na oddziale, bo on nie jest u nas zarejestrowany. Ale przechodzą tutaj żebyśmy się wyrobili w czasie. Proszę Państwa, ja może odniosę się do tego, co też Daniel powiedział. On powiedział o dekarboksylacji. I ta dekarboksylacja, albo musi ten preparat być wcześniej przygotowany, a jeżeli chodzi o waporyzatory, i tutaj zapraszam Państwa też na prezentację z waporyzatorów i może wtedy dla których to nie jest jasne, stanie się bardziej klarowne. Żeby substancja działała tak, jak należy, trzeba ją podać waporyzacji. Przynajmniej 159 stopni, czyli my nastawiamy waporyzator średnio 180-200, powyżej 220 też wydzielają się substancje, których byśmy nie chcieli, żebyśmy nasi pacjenci wdychali. Tak? Czyli ta temperatura ma znaczenie i jakość waporyzatora ma znaczenie. To nie może być waporyzator kupiony na Allegro za 200 zł, bo to będzie potem skutkowało dokładnie nie tym, czym byśmy chcieli. Odniosę się jeszcze do jednej rzeczy, o której mówił mój przedmówca. Proszę Państwa, jak czytacie jakiekolwiek opracowania i publikacje, zwracajcie uwagę, czy jest pisane o tak zwanej marihuanie, czy o konopiach medycznych. Ponieważ jak są artykuły o marihuanie, to jest najczęściej palenie, tak, czyli jointy albo palenie, i tutaj nawiązałeś do palaczy, a nie ma nic wspólnego to z waporyzacją. My tutaj niczego nie palimy, my odparowywujemy z rośliny to, co dla nas jest najistotniejsze, tak, pod wpływem temperatury. I ja może przejdę do swojego pierwszego przypadku. Pacjent 57 lat z nowotworem trzustki i co się okazuje? No, pomimo, że pacjent dbał o siebie, robił regularne badania, okazuje się, że w momencie rozpoznania ma zaawansowany nowotwór trzustki.
Komisja onkologiczna stwierdza, że pacjent zostanie poddany chemioterapii i tą chemioterapię otrzymuje. Leczony przeciwbólowo preparatem fentanylu 50 mikrogramów na godzinę, plastry zmieniane co 3 dni, morfinę o natychmiastowym uwalnianiu w razie potrzeby 20 mg. Pacjent nie uzyskał takiej informacji, ile razy może ją brać na dobę. Czasami dla pacjentów doraźnie w razie bólu oznacza tylko raz, a dla niektórych oznacza nieskończenie wiele. Musimy po prostu naszych pacjentów nauczyć, że to są 3-4 epizody, akceptujemy i pacjent może korzystać. Miał również z uwagi na nasilenie dolegliwości bólowych gabapentynę 300 mg, 300-300, 600 mg w ciągu doby. Mogę prosić o pomoc, nie chcę mi przeskoczyć. Natomiast ja muszę Państwu powiedzieć, że to był pacjent, który jakby poznałem się z pacjentem na wizycie zgłoszeniowej, czyli tak zwanej wizycie pierwszorazowej. No i patrząc na też natężenie tego bólu, to, że pacjent ma chorobę nowotworową, czy nawet raka trzustki, nie oznacza, że będzie cierpiał z powodów bólu. W tym wypadku jednak działo się zupełnie inaczej. Zobaczcie Państwa, ból średnio 6 na 10, a nawet epizody bólu takie 10 na 10. Ja z uwagi na to, że pacjent przyjmował dwóch czystych agonistów, receptorów opioidowych, zdecydowałem się zamienić na buprenorfinę. Tutaj było o lipofilności kanabinoidów, ja tutaj zaznaczam lipofilność opioidów, które zresztą ze sobą fajnie współdziałają. I była zamiana i utrzymałem mimo wszystko morfinę o natychmiastowym uwalnianiu z ewentualną możliwością włączenia fentanyli przedśluzówkowych, gdyby była taka potrzeba. Pacjent uważał, że włączenie, to był ostatni lek, który miał włączone, że włączenie gabapentyny i podnoszenie dawek nie przynosił rezultatu, to postanowiłem siostrę, czyli pregabalinę, to nie jest dokładnie ten sam lek i jakby doktor, właściwie pan profesor Woroń słyszał naszych wykładów, to by powiedział, że jak wrzucimy do jednego worka gabapentynoidów, to nie do końca jest to zgodne, ale często w literaturze tak mówimy, więc wybrałem pregabalinę, którą włączyłem w dawce 2 razy 150. Z uwagi na obniżony nastrój u pacjenta i jednak ten komponent neuropatyczny zdecydowałem się na włączenie duloksetyny w dawce 30 mg rano. Na wizycie kontrolnej u pacjenta ból był lepiej kontrolowany. Bóle przebijające nadal się utrzymywały i tak i średnio na dobę. Były to bóle o charakterze takim opasującym, o gwałtownym narastaniu i trwające około 20-30 minut. My doskonale wiemy, że bóle o charakterze neuropatycznym bardzo szybko narastają i szybko mijają. Bóle o charakterze trzewnym pośrednio, a bóle somatyczne i idiopatyczne trwają najdłużej, jeżeli mówimy o charakterystyce bólu przebijającego. Nadal pacjent miał kłopoty z utrzymaniem, w ogóle z zasypianiem i utrzymaniem snu, prawdopodobnie też przez komponent troszeczkę lękowy i podczas rozmowy pytanie wyszło w zasadzie i propozycja od pacjenta. Tak jak chcę Państwu powiedzieć, że oczekiwania versus rezultaty, ale rzeczywiście tak było. I to było jakiś czas temu, mieliśmy wtedy na rynku preparat susz z 19% zawartością THC i do waporyzatora, oczywiście pacjent został przeszkolony, w ośrodkach, w których ja pracuję, w dwóch ośrodkach mamy waporyzatory, zarówno ten waporyzator Mighty, czyli taki akumulatorowo-sieciowy, który pacjent może przenosić, czy na przykład na oddziale mieć u siebie, czy tam przy sobie i mamy ten duży, większy, o którym będę mówić przy okazji następnej pacjentki, którą leczyłem. I tutaj należy pacjenta przeszkolić, jak przygotować ten susz i jak ma dokładnie się, jak ma waporyzować i jak ma to wyglądać. I tak naprawdę u tych świeżych pacjentów to ja proponuję, żeby ten pierwsza waporyzacja, to, żeby to nie było więcej niż od 1 do 3 wdechów i odczekać przynajmniej 15, 20, nawet 30 minut, żebyśmy zobaczyli, jaki pacjent osiąga efekty i czy rzeczywiście są rezultaty. I tak też było tutaj wprowadzone u pacjenta. Były 3 wdechy 3 razy dziennie.
I w razie nasilenia bólu pacjent miał wziąć również 3 wdechy i tak jak stosujemy w bólach przebijających, nie chciałem, żeby to było więcej niż 3-4 razy na dobę w przypadku wystąpienia epizodu bólu. I na wizycie kolejnej planowej okazuje się, że jest lepsza kontrola w zakresie bólu podstawowego, ale też epizodycznego. To tutaj ma znaczenie i ta dawka docelowa, to zostaliśmy przy tych 3 wdechach, ale one były, zobaczcie, nie 3 razy na dobę, tylko pacjent sam sobie regulował, że jeżeli po 6 godzinach czuł potrzebę, to po prostu brał wdechy, a dawka doraźna była potrzebna troszkę większa. Tak, czyli pacjent dostosowywał do swoich indywidualnych potrzeb. Inne leki utrzymaliśmy bez zmian i tutaj taka jakby dosyć dla nas naturalna sytuacja, że pacjent w warunkach domowych, pod opieką hospicjum domowego zmarł po 6 miesiącach opieki. Drugi przypadek, chciałbym pokazać Państwu przypadek zupełnie inny i z tym zwróceniem uwagi na wiek pacjenta. Pacjentka 97-letnia, która zresztą mam nadzieję, że doczeka 100 lat, bo w kondycji jest, bym powiedział, całkiem przyzwoitej, natomiast przez złamanie przezkrętarzowej i jakby nie podjęcia jednak decyzji o, na początku była to brak zgody ze strony chorej, bo uważała, że to jest ostatni jej czas życia i ten czas życia już przesunął się prawie o 2 lata. Ale ma swoje choroby towarzyszące. Natomiast to, co było ewidentne i przeszkadzało nam w takim prawidłowej opiece, bo to jest pacjentka, tak jak widzicie Państwo, pensjonariuszka ZOL, która znajduje się dokładnie nad naszym oddziałem w Juraszu. Całkowity brak apetytu, nudności, uczucia pełności w żołądku i typowe lęki antyemetyczne, które u niej stosowaliśmy, w zasadzie nie przynosiły żadnych rezultatów. Zdecydowałem się u tej pacjentki na włączenie właśnie THC 19%, ale z uwagi na to, że pacjentka w ogóle nie było żadnej opcji, żeby nauczyła się zaciągać, bo ten waporyzator typu Mighty, gdzie jest ustnik i trzeba się zaciągnąć, no potrzeba jednak jest tej trochę siły, musi być ten układ oddechowy jednak, bym powiedział, bardziej sprawny i nie dla wszystkich też to dla pacjentów będzie rozwiązanie. Mamy na oddziale medycyny paliatywnej waporyzator, który po prostu my to, co jest istotne, niezbędne, to powietrze z zawartością substancji, które dla nas są istotne, są w worku i jest taki wentyl. Jak przyjdziecie Państwo na szkolenie z waporyzatorów, to możecie sobie to zobaczyć. Pacjentka miała możliwość przyjmowania zgodnie z moimi zalecami, czyli 2 wdechy 3 razy dziennie i następnie zwiększano do 5 wdechów. I jak mówimy i mamy być ze sobą szczerzy, a uważam, że tego wymaga się też od nas, jakie były efekty? I co się okazuje, że poprawa apetytu była u pacjentki i znaczne zmniejszenie nudności. To było dla nas oczywiście bardzo istotne, ale były też i negatywne objawy spodziewane z jednej strony. Suchość w ustach znaczna, która bym powiedział, że dla pacjentki była nieakceptowalna. Tak, że suchość w ustach to było to, co dla pacjentki było nieakceptowalne. No i wtórnie u chorej pojawiała się również senność. Starsza osoba leżąca i ona w zasadzie ona była, bym powiedział, większość tego swojego czasu spędzonego na oddziale była senna. No i z uwagi na zmniejszenie też efektów widzę, ale dochodzę do trzeciego swojego przypadku, więc powinienem się wyrobić w czasie i z uwagi na też zmniejszenie efektów i te objawy niepożądane zdecydowaliśmy się na odstąpienie, natomiast w międzyczasie pojawiła się też dysfagia. Mieliśmy konsultację i laryngologiczną, neurologiczną i była decyzja o tym, żeby pacjentce założyć PEGA, na co się nie zgodziła i pacjentka została miała założoną sondę odżywczą, na której na wspomnianym ZOL-u jest do dzisiaj. Przypadek trzeci. Przypadek trzeci jest bardzo złożony i tak naprawdę, żeby omówić przykład pana Marka, byśmy musieli mieć godzinę, ponieważ tutaj nie tylko aspekty związane z leczeniem nowotworu trzeciego w jego krótkim życiu, ponieważ w tej chwili my, to co czym się zajmujemy, to jest chłoniak skóry z komórek T, czyli ziarniniak grzybiasty, ale w przeszłości był chłoniak z komórek B i nowotwór jądra. Co więcej, pan urodził się bez jednej kończyny górnej.
Tak, czyli można powiedzieć, że to wrodzony ten sytuacja, która jednak no, nie przeszkodziła mu w prawidłowym jakby rozwoju też zawodowym, no ale doświadczony przez swoją chorobę i proszę Państwa, to z czym pacjent zgłosił się, to z ogromnymi dolegliwościami bólowymi do poradni medycyny paliatywnej z uwagi na przewlekłe owrzodzenie w obrębie lewej łydki, oczywiście z tych komórek typu T. Był leczony allotransplantacją komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, doszczepy limfocytów, nawet miał stosowaną radioterapię, ale nie u nas na miejscu, tylko w Gliwicach. I ja no, w zasadzie prowadziłem go od samego początku i pamiętam, jak pacjent, który przychodzi i ja się pytam, jakie jest natężenie jego bólu, to on powiedział, że ma taką niepisany układ z żoną i z córką, że jak siedzi w kuchni i patrzy przez okno, to znaczy, że mają nie wchodzić, bo on po prostu płacze z bólu. Na wizycie kontrolnej po modyfikacji leczenia pacjent przyszedł do mnie po miesiącu już bardziej uśmiechnięty, z lepszą kontrolą bólu i się pytam, a jak z bólami przebijającymi, bo nauczyłem pacjenta oczywiście, co to znaczy. Pacjent powiedział, że nie siada już przy oknie. Tak, czyli to jest też zawsze warte podkreślenia, że tutaj działamy. No i pacjent został, bym powiedział, był prowadzony przeciwbólowo, tak, że osiągnęliśmy dobre efekty leczenia. Na bóle przebijające z morfiny krótkodziałającej przeszliśmy na fentanyl, podnosiliśmy dawki. Natomiast zauważyłem, zresztą też żona pacjenta, która pracuje w szpitalu, kiedyś się do mnie zgłosiła i zauważyliśmy potem wszyscy w zespole, on zaczął zmieniać nas poradnie, a na początku przychodził tylko do mnie, że pojawił się problem, że on się uzależnił od fentanylu prześluzówkowego. Nie dosyć, że duże dawki, to znacznie je przekraczał. Co się... Czyli... Ten bóle przebijające były dla niego, ból podstawowy był dość dobrze kontrolowany, natomiast te epizody bólu, zwłaszcza neuropatycznego, były dla niego nie do okiełznania i uzależnienie od fentanylu. I czy to jest dobry pacjent do zastosowania kanabinoidów? Ja byłem akurat świeżo po szkoleniu w Kanadzie, gdzie takich pacjentów nam jakby przedstawiano przypadki i mogliśmy zobaczyć to w klinice kanabinoidowej i stwierdziłem, dlaczego nie. Tak, oczywiście pacjenta takiego trzeba wcześniej przygotować, a żeby Państwo mogli zobaczyć za zgodą oczywiście pacjenta, chcę Wam pokazać, jakiego rozmiaru jest to problem. To jest od początku, kiedy pojawiły się pierwsze zmiany skórne, po zdjęciu martwicy i po pierwszym roku leczenia. Ogromne dolegliwości, głębokie owrzodzenia, które docierały chyba w okolice nerwów, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie to musiało być po prostu cierpienie. Zastosowałem u pacjenta susz z THC, ale pacjent, jedna była podstawowa zasada, żeby wyprzedzić to zastosowaniem CBD, żeby zmniejszyć euforyzujące działanie THC. Tylko to powiem jako element praktyczny. Oczywiście stopniowe zwiększanie do nie największej dawki i waporyzacja, czyli tutaj mieliśmy 100 mg do koszyczka. Pacjent, pomimo że posiada jedną kończynę górną, no to dla niego ten waporyzator typu Mighty, gdzie mógł sobie sam go, że tak powiem, uruchomić i podawać, jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż ten, który widzieliście Państwo z balonem, tak? Bo tutaj chodziło o pewne ograniczenia związane z jego funkcjonowaniem. Więc początkowo zwiększaliśmy do osiągnięcia efektów i powiem Państwu, że to, co było istotne, specjalnych efektów przeciwbólowych, już kończę, to jest ostatni slajd, efektów przeciwbólowych specjalnie my nie widzieliśmy u pacjenta, ale my, oczywiście w porozumieniu z pacjentem, bo to nie było tak, że my przed nim to ukrywaliśmy, stopniowo zmniejszaliśmy dawki stosowanych opioidów. Co jest istotne, globalną dawkę stosowanych opioidów zmniejszyliśmy o 30% stosując THC, a przede wszystkim stopniowo znieśliśmy donosowy fentanyl i stwierdziliśmy, że musimy zamienić, no bo po morfinie jednak nie mieliśmy ukojenia bólu. Oczywiście mówię tutaj o tym, co czuje pacjent. I zdecydowaliśmy się na fentanyl podpoliczkowy, który, przepraszam, że powiem tak kolokwialnie, ale daje mniejszego kopa, tak? Czyli jest tabletka, trzeba ją zażyć i chwilę odczekać. I doszliśmy do 100 mikrogramów
podpoliczkowo i tak pacjenta wypisaliśmy. Efekt mamy taki, po kilku latach leczenia widzicie Państwo, że z obrzękiem, z ogromnym wysiękiem to tak stan kończyny się stopniowo poprawiał. To jest zdjęcie sprzed 2 tygodni. Dziękuję. Ja może tylko powiem, że pacjent nadal przychodzi po prawie roku do przychodni, do mnie, do poradni medycyny paliatywnej i cały czas ma te same stałe dawki leków. W ogóle pacjent był konsultowany przez wielu specjalistów, w tym chirurgów naczyniowych. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie panu doktorowi nauk medycznym Michałowi Graczykowi, konsultantowi wojewódzkiemu medycyny paliatywnej. Tak zakończyliśmy, proszę Państwa, sesję poświęconą konopi medycznej w opiece paliatywnej, do której swój wkład miał również pan magister farmacji Daniel Rzepka. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, gorące brawa.